Siemanko, Paweł z RP Muzyczna, Radek tym razem po drugiej stronie aparatu, a z tej okazji, że dawno nas nie było, to zrobimy sobie coś nowego. Recenzję płyty. Criminal Tango i Fonografika, płyta Kultura za Kulturę. Niby Kultura za Kulturę, ale kosztuje 30 zł, brokat chciał 25, ja zapłaciłem 20. Także zobaczmy, co za tę kwotę można dostać. To unboxing zrobimy, a raczej unfolding. Nóżyk jest przygotowany, żebym nie porysował, tylko trzymajcie kciuki. Jak to otworzyć gówno? Folia, pizdziet. Jak widzimy, jest to digipak, zdjęcie ładne. Tu trochę gorzej, niewyczyszczone. Wszyscy sponsorzy, wiadomo. Ładne zdjęcia, alkohol dla pełnoletnich, skład, słowa, płytka wygląda tak. Zobaczmy, czy tłoczona, czy nagrywana gdzieś u kumpla w piwnicy, bo ma nagrywarkę. Nie wiem, no, full profeska. Zdjęcie to samo na płycie, co tutaj. Szkoda, że żadnej wkładki nie ma z tekstami czy czegoś, no ale takie prawo Digipaka. Podziękowania, krótko węzłowato. Jest ok, trzeba posłuchać. No to płytka odpakowana, to zobaczmy, co się stanie, jak włożymy ją do napędu. Kurwa, ja nie mam napędu. Udało nam się zgrać w końcu. Pierwszy problem, nie wszystkie tagi działają. Tu jest minus dla produkcji. Prowadzimy od razu swój własny test, czy się sprzedali, czy nie, bo to jednak w sumie wytwórnia. Jeżeli jest do pobrania w iTunes Store okładka albumu, to znaczy się sprzedali. Uwaga, klikam. Nie można było znaleźć grafiki, nie sprzedali się. Pobierz nazwy ścieżek, też nie działa. Ok, teraz sobie posłuchamy. 1, 2, 3 i... Szender walsi zaczyna, muzyczka grają. A ja biedny chłopczyna z bukiecikiem róż. A buziaka proszę śmiało, bo miał holtaj, jak ich mało. A buziaka proszę śmiało, bo miał holtaj, jak ich mało. Po przesłuchaniu stwierdzamy, że płyta jest grana na jedno kopyto. Ale to jest bardzo dobre kopyto, więc to nie jest żaden zarzut. Album nie nudzi. Jest spójny intro, outro, fajne wstawki między utworami. Nie zlewa się, więc nie można się w nim tak rozpłynąć, zagubić. To tylko 34 minuty, więc ciężko było to było. Criminal Tango to jest kapela z Warszawy i na tej płycie to słychać, bo oni śpiewają po warszawsku, o Warszawie. Są te teksty w dużej mierze, więc skierowane to jest właśnie do tych słuchaczy. I to jest fajne, bo czemu raperzy tak robią i jakoś w całej Polsce są popularni, to jest ok. I nie jest to ta Warszawa nowa, hejtowana przez wszystkich, że krawaciarze, słoiki i tak dalej, tylko to jest ta tuż po wojnie i przed wojną te klimaty takie uliczne, bandyckie, barowe, bikiniarskie, ten klimat. I mi dał tak, zresztą sami sobie śpiewali, że są warszawskimi bikiniarzami. Wracając do tych tekstów, one są skierowane do świadomych słuchaczy, bo gimby tak zwane mogą nie ogarnąć, kto to jest Chłasko albo Tyrman, bo gimby teraz mają innych idoli. Zobaczmy. Gdzie są plakaty, Rady? Wyrwałeś już plakaty, pojeździłeś sobie? No, plakaty są z i od Dabrowskiej. Nie wiem, kto to jest. Myślicie, że ten pan wie, kto to Chłasko? Albo Tyrman? Nie no, człowiek Warga to chyba wie. Także to są idole współczesnej młodzieży. A tak na poważnie to narzekałem na początku, że nie ma wkładki z tekstami, ale teksty są proste, zrozumiałe. Muzyka jest fajna do poskakania, potańczenia, teksty też do pośpiewania, więc warto się wybrać na koncert. Tym bardziej, że na płycie są goście,
nie powiedziane w których numerach, ale na koncertach też się ci goście mogą pojawić i to jest naprawdę fajna rzecz. Teraz przejdziemy do produkcji. Radek mi napisał, co mam powiedzieć, więc powiem to z głowy. Płyta nie jest przeprodukowana, bo nie jest to jakiś szczyt możliwości produkcyjnych, ale to jest zamierzony efekt, ponieważ muzyka, teksty i produkcja współgrają ze sobą, dodając całości punk'n'rollowego zadziora. Tak? Okej. Okay. Ponieważ zabraliśmy się do tej recenzji trochę na dzikusę, nie wymyśliliśmy żadnej skali ocen, to po prostu powiemy, że polecamy Criminal Tango, kultura za kulturę. Niestety trzeba zapłacić 30 zł w dobrych sklepach muzycznych, albo w Empiku, albo na koncertach. Co jeszcze? W skali Desertera, stosunek cena, długość, jakość, damy 8 na 10. Polecamy. Do ściągnięcia za szybko nie będzie, czyli na torrentach zaraz po odcinku. Na razie. Ten fragment filmu sponsorowany jest przez Bulldupy, że nas nie zaprosili.